W Galerii Art Nova 2 Związku Polskich Artystów Plastyków oddział Katowice swoje prace wystawia Anna Flaga. Widzę tu dużo takich obrazów, których wcześniej nie poznałem, a one tak trącą mi erotyzmem. A bo jestem kobietą, nie? I tematy, myślę, że tak jak jest nazwa wystawa Niepokój, może mnie dotyczą, niepokoją i budzają ogromne emocje. I tu jest ten chyba klucz do tego, że większość obrazów dotyczy kobiecości. W jakiś sposób, czy macierzyństwa, czy brutalnych napaści, czy związaną z ciążą, z usuwaniem ciąży, albo z jakimś dziewictwem, albo jakimś takim bestialstwem. Bo chodzi mi o niepokój, który niekoniecznie jest związany bezpośrednio ze mną, ale mnie tyczy jako kobiety. Tu jest dużo dramatu, bym powiedział. Pobudzają wyobraźnię i człowiek się zastanawia, co było powodem, że ten obraz powstał. To przychodzi samo. Być może zawsze się czułam takim człowiekiem, artystą zaangażowanym, żeby jeśli tworzyć, to po coś, mieć temat. I to właściwie mi służyło całe życie, idea. Wyszukałam niedawno pierwszy tomik Różewicza, też nosił nazwę Niepokój, 1947 roku. On był miłośnikiem, kolegą, przyjacielem artystów, których też mnie interesują, powojennych. Więc myślę, że może się urodziłam w tych czasach, może problemy są takie same, albo tak samo postrzegam, jako pewne zagrożenie. Wyczuwam silne rzeczy, emocje z zagrożeniem, które jest. Tutaj akurat na tej wystawie nie pływam po wodach rozkoszy i debatuję nad szczęściem, bo też takie obrazy mam. Raczej opowiadam o tej dramatyzmie człowieka, bo ten człowiek, wojna, problem, jakaś zachłanność, to co złego w człowieku się i to mnie tyczy. Nie? I w tym momencie taka jestem z tego zadowolona, dumna, że ten tytuł, który tutaj osiągnęła mnie, Pokój, w sumie nawiązuje do tej poezji Różewicza i do tych artystów właśnie XX wieku, których kocham. Więc dla mnie to jest taka satysfakcja, że też mówię o tych samych problemach, tylko w innych czasach. Obrazy pobudzają wyobraźnię oglądających, ale powiedz mi, który z tych obrazów leży Ci najbardziej na sercu, który Ci najbardziej odpowiada? A jest trudne, bo każdy z czegoś wynika i on ma swoje miejsce i czas, w którym powstał, to w tym momencie to był jak alarm. Ten obraz powstał w związku z czymś, co się działo u mnie w sercu, takim wywaleniem na zewnątrz tego. Więc każdy z tych obrazów do tej pory czuję bardzo emocjonalnie. Każdy mówi o czymś innym i teraz jak wskażę na... Jest też inaczej powiązanie, chociaż widzę, że są takie tematy problemowe na zasadzie takiego nawet plakatu. One są krzyczące i one wszystkie o czymś bardzo ważnym mówią, więc cokolwiek powiem, czy ta Świńska Rozpacz Uniesienia, on był malowany w 2015 roku, nawet jeśli były silne emocje w czasie malowania tego, bo zastanawiałam się nad problemem choroby na tle seksualnym, o cierpieniu, tutaj cierpieniu kobiety, ale później cierpieniu człowieka chorego. Co się stało, że ten człowiek został tak skażony i ani innych. Być może on był zraniony, więc wymowa jest, każdy z tych obrazów ma podwójną wymowę. Każdy sobie inaczej interpretuje każdy obraz. No i myślę, tak, że tutaj w tym przypadku cały cykl grzechy ludzkości, to chyba odzwierciedla twój stan ducha w danej chwili, w chwili tworzenia. Tak, bo to ten problem mnie interesuje, tak jak ten niedawno tworzony doktorat na temat 7 grzechów głównych. To myślę, że emocje towarzyszące, te złe emocje w człowieku, co siedzą, to jest taki temat problemowy u mnie. Chcę po prostu pokazać, co mnie boli i chcę zwrócić na to uwagę. I na tym chcesz poprzestać, czy będziesz rozwijać temat? Nie, on jest cały czas, powstaje nowe obrazy, ale w związku z tym, żeby się tak nie rozpaść emocjonalnie, to równocześnie tworzę różne cykle, te bardziej takie polegające na wyobraźni, które dają mi wytchnienie.
i emocje twórcze związane z procesem twórczym, a drugą, gdzie potrzebuję o wiele więcej czasu, żeby zanalizować i rozbroić temat na czynniki pierwsze i coś powiedzieć ostro o jakimś tam problemie. Mogę tylko ci życzyć weny twórczej i żeby tych obrazów powstało więcej, które by zapadły w sercu oglądających. Ja dziękuję, proszę mi życzyć czasu, żebym mogła tworzyć, bo to jest moja największa miłość i szczęście. Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z Anną Flagą, która wystawia swoje prace w Galerii Art Nova 2 w Związku Polskich Artystów Plastyków w Katowicach. Tak, i ta wystawa trwa właśnie dzisiaj od 15 listopada do 13 grudnia. Zapraszam wszystkich. Dziękuję. Dziękuję.